Witajcie kochani, nazywam się Artur Ceroński. Jakiś czas temu rozpocząłem cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. Cykl tych nauczań był kierunkowany na temat warowni, a przeróżnych warowni demonicznych w życiu człowieka. Dzisiaj mamy 27 odcinek, ostatni odcinek warowni. Dzisiejszym odcinkiem zakończamy cały cykl demonów burzących. Mówię przez cały czas o warowniach bałwochwalstwa. Dzisiaj mamy ostatnią, ósmą warownię bałwochwalstwa, warownię nałogów. Chciałbym przeczytać w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, od wersetu 25 do 26. Napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na słowo zmuszanie. Co to jest nałóg, przyjaciele? Jest to nabyty, zaznaczam, nabyty, z tym się nie rodzi człowiek, nabyty stan zaburzenia psychicznego lub fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonych czynności lub zażywania jakichś psychoaktywnych substancji chemicznych. Warownia nałogów, kochani, to grupa demonów, która zajmuje się przymuszaniem umysłu i ciała człowieka do wykonywania różnorakich, niszczących go czynności lub zażywania niszczących owego człowieka substancji. Niekoniecznie, kochani, każdy nałóg jest bezpośrednio stymulowany przez siły demoniczne, ale za każdym nałogiem stoją demony i dbają o to, aby nałóg trwał i powiększał się. Czyli niekoniecznie bezpośrednio działa jakiś duch w życiu człowieka, natomiast w jakiejś odległości, w jakiejś przestrzeni życiowej u tego człowieka następuje stały system przymusu. Jakie jest działanie warowni nałogów? Na czym ona bazuje? Po pierwsze, na uzależnieniu, znaczy jak zależy od czegoś. Po drugie, na zmuszaniu, czyli człowiek jest zmuszany wewnętrznie, żeby jakąś rzecz robić czy przyjmować. I na kontrolowaniu, czyli człowiek jest zupełnie kontrolowany przez jakąś zewnętrzną formułę. Jeżeli w życiu człowieka wyraźnie widać, że jest on zależny od jakiejś czynności lub substancji, to znaczy, że on bez niej nie potrafi osiągnąć stanu życiowej satysfakcji, to oznacza, że mamy do czynienia z warownią nałogu. To bardzo prosto rozpoznać. Jeżeli zależymy od czegoś, zależymy. Zależy od tego nasz stan psychofizyczny, nasz komfort, nasza satysfakcja, jakaś forma satysfakcji życiowej. Jeżeli bez tego czegoś nie możemy osiągnąć satysfakcji życiowej, to mamy do czynienia z demoniczną warownią nałogów. Jakie są główne demony? No pierwszy, podstawowy i największy duch to jest duch kłamstwa, to jest zespół duchów kłamliwych. Następnie są duchy torturujące,
zajmujący się zadawaniem wewnętrznego, psychicznego lub też fizycznego bólu człowiekowi. Następnie to jest stricte prymitywny duch bólu. Duch bólu, to jest ból fizyczny. Następnie są to duchy chorób, przeróżnych chorób. Następnie jest to demon chaosu, następnie duch zamętu, demon śmierci i demon morderstwa. Więc mamy takie tutaj duchy. Chciejmy się pomodlić. Ojcze, modlimy się teraz w zgodzie w imieniu Jezusa. Ja modlę się z każdym człowiekiem teraz, Ojcze, który rozpoznaje w swoim życiu demoniczną warownię nałogów. Ojcze, ja przeklinam tą warownię w jego życiu. Ojcze, ja chcę w imieniu Jezusa, żeby ten człowiek, który się teraz ze mną zgadza w modlitwie, wziął autorytet nad tym i rozbił to przez potężne imię Jezus. Ja przeklinam wszelkie nałogi wśród ludzi, którzy słuchają teraz tego wykładu w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, mamy za sobą 27 odcinków demonów burzących. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że niebawem te rzeczy ukażą się na płycie. Będzie można tą płytę nabyć w sklepie internetowym, gdzie można sobie wejść za pomocą tej nazwy, cytuję, jozue.pl, lub też można będzie taką płytę znaleźć u nas w kościele w Warszawie, w kościele mocy i sobie pracować na tej płycie. Natomiast oczywiście wszystkie nauczania demonów burzących są w internecie. Zachęcam Was do pracy na tej mądrości, która została uwolniona i korzystania ze wskazówek, które otrzymaliście. I jestem absolutnie pewien tego, co mówię, że jeżeli będziecie stosowali to, czego nauczam, to osiągniecie sukces i absolutną wolność. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech Wam Bóg błogosławi.